jedna z wrocławskich legend. Zegar stojący przy przejściu Świdnickim od roku 1975, ale zanim on tam stanął, a zaprojektował go profesor Leon Podsiadły, zaprojektował go ze Stalni Rdzewnej, było bardzo dużo perturbacji w warunkach gospodarki socjalistycznej. Wykonanie takiego kolosa ze stali nierdzewnej nie było możliwe. W związku z tym zegar wykonano ze stopu metali i ostatecznie, jak wspomniałem, stanął przy przejściu Świdnickim. Nie od razu stał się legendą. Najpierw pełnił funkcję punktu orientacyjnego w geografii miasta, to pod zegarem umawiali się zakochani albo wycieczki, które przyjeżdżały do Wrocławia. Był charakterystyczny, więc łatwo go było odnaleźć. Swoją karierę polityczną rozpoczął w czasach stanu wojennego dzięki majorowi Waldemarowi Fydrychowi. To właśnie pod zegarem rozpoczynały się happeningi pomarańczowej alternatywy i to pod nim zdezorientowani milicjanci zakuwali w kajdany Mikołajów, świętych Mikołajów, albo krasnoludki, które rozdawały wrocławianom papier toaletowy albo podpaski. W mrocznej dobie stanu wojennego na korpusie zegara pojawił się napis „Tu mieszka duch czasu”. Napis ręką graficiarza uczyniony. I tak od tego momentu zaczęto ów zegar nazywać duch czasu. Duch czasu nadal żyje, nadal działa. W noc poprzedzającą uruchomienie zegara już tutaj na terenie zajezdni duch czasu zadziałał i w mechanizmie zegara eksplodował kondensator.